Dzień dobry, Marcin Małecki, witam Państwa w audycji Okiem Rozumu. Dzisiaj w audycji zajmiemy się kwestią Trybunału Konstytucyjnego, ale nie w kwestii, która była wielokrotnie omawiana w różnych mediach, również w naszym radiu, nie w kwestii tego, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydawane w tym roku, w roku 2016, są tak naprawdę wyrokami, czy nie są. Również nie w kwestii tego, czy prezydent powinien zaprzysiąc prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ te kwestie były już wielokrotnie omawiane i również u nas w medium publicznym możecie Państwo posłuchać rozmowy Moniki Płatek z Ryszardem Piotrowskim, konstytucjonalistą, w której obydwoje prawnicy bardzo rzeczowo, dokładnie, powoli tłumaczą te kwestie. Natomiast w całej tej dyskusji, czy powiedzmy kłótni na temat Trybunału Konstytucyjnego, zaczęły pojawiać się takie głosy z różnych stron płynące. A po co nam ten Trybunał? A właściwie ten Trybunał jest nieważny. Co on takiego robi? Czy on nas jakoś broni, chroni? Czy w jakikolwiek sposób pomaga nam, czy też może szkodzi swoją działalnością. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, panią Ewą Siedlecką z Gazety Wyborczej. Pani redaktor od wielu lat zajmuje się Trybunałem Konstytucyjnym. Witam panią, pani Ewo. Dzień dobry. No tak, właściwie to jestem chyba jedynym dziennikarzem w Polsce, który rzeczywiście ten Trybunał śledzi, opisuje wyroki, notorycznie, tak? Tak, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj jakby porozmawiali o wyrokach właśnie, a nie o tym, czy Trybunał Konstytucyjny w tej całej, jakby w tym całym klinczu między PiS-em a opozycją w jakiś sposób funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Żebyśmy porozmawiali o wyrokach, o tym, czy one są dla nas ważne, i o tym czy jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to co właściwie w związku z tym? Bo to może takie pytanie zadać też laik, prawda? Dobrze, to przejdźmy w takim razie do rozmowy na temat wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zobaczmy, czy on jest rzeczywiście dla nas ważny, czy jest przydatny, a jeżeli jest albo nie jest, to co w związku z tym możemy zrobić, albo co powinniśmy jako obywatele, jak w takiej sytuacji powinniśmy jako obywatele się zachowywać. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego wyroku, który został wydany w 2009 roku w kwestii wliczania oceny z religii do średniej. To był ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy ja jednak cofnęłabym się do 1986 roku, czyli do pierwszego wyroku Trybunału, gdzie i w ogóle do sensu istnienia Trybunału, bo dzisiaj się pojawia taka, za przeproszeniem, narracja, która mi się nie podoba, która mówi tak, no tak, no Trybunał tam coś mówi o tej zgodności, niezgodności z konstytucją w różnych takich sporach władzy, ale oprócz tego to orzeka też w takich sprawach dla obywateli. Dla mnie to jest kompletnie bez sensu i świadczy o niezrozumieniu roli Trybunału. Wszystko, co robi Trybunał, jest dla obywateli. Jeżeli orzeka w sporze konstytucyjnym między władzami, do tej pory było jedyne takie orzeczenie w tak zwanym sporze krzesełkowym, czyli kto ma latać do Brukseli jako reprezentant kraju w sprawach polityki zagranicznej, to jest to jak najbardziej coś, co nas bardzo bezpośrednio dotyczy, ponieważ dotyczy tego, jak układają się relacje między władzą w kraju. To, jak się układają, ma bezpośrednie przeniesienie na to, co się dzieje z nami, choć nie musimy sobie z tego na co dzień zdawać sprawę. Trybunał Konstytucyjny od 1989 roku do uchwalenia nowej konstytucji, czyli do roku 1997, to Trybunał Konstytucyjny na starej PRL-owskiej konstytucji, do której dodano tak zwaną małą konstytucję, wywiódł
wszystkie prawa i wolności, których w tejże konstytucji nie było, z dodanego do PRL-owskiej konstytucji przepisu o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. Mhm. Każde prawo człowieka Trybunał wywiódł z tego właśnie jednego zapisu konstytucji. Czyli zachowywał się kreatywnie. Wziął przepis, z którego wycisnął jak z gąbki wszystko, co się dało, wykreował wszystkie prawa przez ile to będzie, prawie 9 lat orzecznictwa, tak. Prawda? Stworzył standard konstytucyjny, który był na tyle dobry, że jak przyszła w 97 roku nowa konstytucja, to się okazało, że to orzecznictwo jak najbardziej jest adekwatne. Mhm. Nie musi, jak pytaliśmy o prawo, o wolność zgromadzeń, prawda? To nie musieliśmy tworzyć na nowo standardów wolności zgromadzeń, bo było orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wywiedzione z zasady demokratycznego państwa prawa, które ustanawiało właściwy standard. Więc to pokazuje, jak niesłychaną rolę pełni Trybunał Konstytucyjny, mimo istnienia już demokratycznego państwa z uczciwie w wolnych wyborach wybieranym parlamentem, w demokratyczny sposób wyłanianym rządem. Był przez te 9 lat autentycznym kontrolerem wartości konstytucyjnych, których jeszcze tak na dobrą sprawę nie było, ale stworzył i orzekał wedle europejskiego standardu. I to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć i to, że ustabilizował sytuację konstytucyjną. I to, co powiedziałam, też jest o tyle ważne, że dotyczy takiego sporu, który od lat się toczy wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po jednej stronie tego sporu było kiedyś porozumienie Centrum, obecnie PiS i politycy, prawnicy, którzy się z tym identyfikują, którzy zwalczali tak zwany aktywizm sędziowski. Aktywizm sędziowski polega na tym, że Trybunał nie ogranicza się do powiedzenia, że coś jest zgodne albo niezgodne z konstytucją, tylko obudowuje to interpretacją, tworząc standard. Ten aktywizm sędziowski tępił między innymi prezydent Lech Kaczyński, rzecznik praw obywatelskich nieżyjący Janusz Kochanowski w wystąpieniach na corocznym zgromadzeniu ogólnym w Trybunale Konstytucyjnym właśnie mówili, że sędziowie nie powinni sobie uzurpować praw prawotwórcy, praw, które przynależą parlamentowi. Jeżeli stwarzają jakiś standard, to tym samym uzurpują sobie prawo dawania ograniczeń prawodawcy. Tylko gdyby tak rzeczywiście Trybunał zachowywał się od początku, to nie byłoby tego, o czym powiedziałam przed chwilą. Czyli tego orzecznictwa przez 9 lat na jednym, jedynym przepisie o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawa, bo PiS by powiedział, no to co z tego, że jest? A gdzie tam jest napisane prawo do zgromadzeń? A gdzie tam jest napisane wolność sumienia i wyznania? A gdzie tam jest napisana wolność słowa? Nie ma tych słów. Nie ma. No więc co tu Trybunał tworzy? Nie można tworzyć czegoś, czego nie ma, prawda? W związku z czym, ale rzeczywiście ta krytyka przez wiele lat była tak silna, że w mojej ocenie od ładnych paru lat Trybunał dał się zapędzić do takiego koziego rogu wąskiego orzekania, nad czym ja naprawdę bardzo boleję. Takim dojmującym przykładem i też zresztą bardzo aktualnym jest orzeczenie sprzed już blisko 2 lat w sprawie 7 w sumie skarg prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich na przepisy inwigilacyjne w rozmaitych ustawach. I Rzecznik Praw Obywatelskich, i Prokurator Generalny właściwie zaskarżyli wszystko, co się dało, jak chodzi o prawo regulujące inwigilację w Polsce, dzięki czemu Trybunał miał szansę ustanowić standard. We wszystkim, i w retencji danych, i w kwestii danych internetowych, no i oczywiście w podsłuchach, w rozmaitych nowych metodach inwigilacji, które w ogóle nie są ujęte w prawie, na przykład czy podsłuchiwanie mikrofonem kierunkowym, prawda, ale nie zainstalowanym w tym pomieszczeniu, z zewnątrz. W tej chwili na to nie trzeba żadnej zgody, prawda? Mimo że to było zupełnie tak, jakby ten podsłuch był zainstalowany w tym pomieszczeniu. GPS-y, prawda?
kompletnie nieuregulowane i tak dalej. Trybunał mógł to wszystko zrobić. Niestety tego nie zrobił. Orzekł bardzo wąsko, chociaż też już wszyscy wiemy, że nawet tego bardzo wąskiego orzeczenia niestety władza nie wdrożyła. Zaowocowało to ustawą tak zwaną inwigilacyjną, którą zresztą skrytykowała Komisja Wenecka, która tak naprawdę poszerzyła prawo do inwigilacji, więc była to jakaś pomyłka. Natomiast wracając do pana pytania i do tego wyroku dotyczącego, ich było w ogóle kilka. Tu wracamy do wyroku o religii. Tak, pierwsze to było wprowadzenie instrukcją, to było jeszcze w 90 roku, zaskarżyła wprowadzenie instrukcją w religii do szkół pani profesor Łętowska, ówczesny rzecznik praw obywatelskich. I to rozpoczęło całą serię kilkunastu przynajmniej wyroków dotyczących religii w szkole i też może szerzej pozycji religii i w szczególności Kościoła katolickiego. I właściwie całe to orzecznictwo było orzecznictwem na rzecz poszerzania wolności religii, ale niestety z tym skrzywieniem, że jest to wolność dla rzymskich katolików. Tak. Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków kilka lat temu powiedział coś takiego, ja potem napisałam taki felieton o paradoksie Zenona, powiedział coś takiego, no dobrze, ale skoro uznaliśmy, że można było wprowadzić religię do szkół, skoro uznaliśmy, że można stopień z religii umieścić na świadectwie, skoro uznaliśmy, że można opłacać księży z pieniędzy publicznych, skoro uznaliśmy, że zwiększone dotacje dla Kościoła katolickiego są uprawnione z tego względu, że po prostu Kościół katolicki na tle innych religii ma pozycję dominującą. No to teraz w sposób oczywisty musimy uznać, że stopień z religii może się liczyć do średniej na maturze, ponieważ jest to po prostu logiczna konsekwencja. I filozof grecki Zenon rozmawiał w ten sposób, skoro jedno ziarno piasku, kiedy upada na ziemię, nie wydaje dźwięku, to wór piasku też nie wywoła dźwięku. I to jest takie właśnie rozumowanie wedle tego paradoksu Zenona. Więc to orzecznictwo, jak chodzi o wolności religijne Trybunału, przeze mnie było zawsze krytykowane. Ja uważam, że Trybunał, to było też widać w wyroku dotyczącym na przykład uboju rytualnego, że ta wolność religii stała się, i to wolność religii głównie rzymskokatolickiej, tak. Stała się takim rodzajem, bo ja wiem, tabu, tak? Wszyscy w tym wyroku dotyczącym uboju rytualnego. To zaraz do niego przyjdziemy, panie Ewo, ale jakby podkreślmy to, że rzeczywiście Trybunał uznał, że wliczanie oceny religii do średniej jest zgodne z konstytucją na bazie tego toku logicznego, o którym pani mówiła. I oczywiście jest to dla nas bardzo ważne. Dla mnie jako ateisty jest to niezwykle ważny wyrok, chociaż się z nim nie zgadzam. I co w związku z tym mogę zrobić ja jako ateista, który uważa, że no, ten wyrok jakby preferuje rolę dominującą, czy wskazuje rolę dominującą religii rzymskokatolickiej w Polsce, narzuca nam pewne kwestie światopoglądowe. I co w związku z tym? To znaczy, powinienem zachowywać się tak jak PiS i optować za tym, żeby po prostu zablokować ten trybunał, żeby on przestał działać, bo on robi prawo, które mi się nie podoba. On nie zrobił żadnego prawa, on po prostu orzekł prawie już istniejącym, to jest po pierwsze. Po drugie, może warto powiedzieć, na czym polega wskazał, problem. Że to prawo, które nam się nie podoba, jest konstytucyjne. Że liczy się do średniej ta ocena z religii. Problem polega na tym, że to dyskryminuje tych, którym ona się nie liczy, bo nie chodzą na religię. Tak. I w związku, to jest zresztą pochodną sprawy wcześniejszej, gdzie w ogóle uznano, że może ona być ta religia na świadectwie. I z taką przeglądą zresztą przez Polskę sprawą w Strasburgu,
gdzie Strasburg powiedział, że fakt, że ktoś nie ma na świadectwie w Polsce, fakt, że ktoś nie ma na świadectwie oceny z religii łamanej przez etykę, jest w oczywisty sposób informacją dla każdego, kto weźmie to świadectwo do ręki, że ta osoba albo jest ateistą, albo jest wyznawcą jakiegoś mniejszościowego wyznania. Tak. Czyli ujawnia a to jakby... Narusza, tak, a to narusza prawo do milczenia w sprawach religii. No i Trybunał w tym orzeczeniu poprzednim i w tym o liczeniu do średniej powiedział, no ale przecież etyka może być w szkołach. Nie ma tej nierówności, to znaczy ta nierówność jest praktycznie, ale teoretycznie jej nie ma. Trybunał powiedział dalej, Trybunał jest sądem prawa, a nie sądem praktyki. My się nie wtrącamy w praktykę. Mhm. Rolą władzy jest tak ukształtować tą praktykę, żeby nie było dyskryminacji. Podstawy prawne do tego są, ponieważ etyka może być w szkołach, ponieważ innowiercy też mogą zawnioskować i mieć zajęcia z religii swojego wyznania i też mogą mieć stopień na świadectwie. Takim szczególne znaczenie temu nadaje to, co się stało kilka miesięcy później po tym wyroku, kiedy Trybunał orzekał w sprawie obniżenia, czy właściwie drastycznego obniżenia emerytur dla byłych pracowników resortu MSW za czasów PRL-u. I ponieważ w trakcie rozprawy wywiedziono, że tak naprawdę oni po pierwsze niewiele więcej zarabiają, no pomijając tych generałów, bo to w większości chodziło o osoby bez żadnych ważnych stopni. Po pierwsze niewiele więcej, po drugie jak się popatrzy, co się stanie, kiedy wejdą te przepisy, to się okaże, że oni będą mieli to uposażenie z kolei niższe, znacznie niż przeciętna, co też będzie niesprawiedliwością. I wtedy Trybunał powiedział, no tak, ale przepraszam, troszeczkę pokręciłam. Wywodzono właśnie, że ci generałowie będą mieli takie duże pensje i Trybunał powiedział, no tak, ale jeżeli ci generałowie będą mieli taką dużą pensję, no to właśnie będzie niesprawiedliwie i my nie możemy do tego doprowadzić, tak? Mhm. Mimo z kolei, że ci nie generałowie mieli kiepską. Więc się jednak poczuł sądem rzeczywistości, a nie sądem prawa. Ale co my możemy z tym zrobić? Tak, to jest ważne pytanie. Skoro Nie podoba mi się ten wyrok, jaki jest, w związku z tym. I skoro Trybunał powiedział, że praktyka jest zła, to co możemy robić i to, co robimy bez żadnego rezultatu póki co, zarówno zarządów Platformy Obywatelskiej, jak i teraz zarządów PiS-u, to jest domaganie się tego, żeby te lekcje etyki w szkołach były dostępne rzeczywiście powszechnie. Z tym się trochę poprawiło, to też nie chcę być niesprawiedliwa. Dzięki wyrokowi Grzelak przeciwko Polsce. To znaczy, to nie dzięki temu właśnie, mówiłam o tym wyroku, to nie tyle dzięki temu wyrokowi, co dzięki właśnie temu, że była przez lata bardzo silna presja społeczna na jego wykonanie. Tak, tak. Mhm. Więc to jest właśnie odpowiedź na to, co my możemy robić. Możemy się domagać tego, żeby praktyka została ukształtowana tak, jak należy. Albo możemy się domagać zmiany prawa, bo Trybunał niekoniecznie orzeka, że to prawo powinno być takie, jakie jest, tylko jakby sprawdza, weryfikuje co tak, do jego zgodności. Ale możemy powiedzieć, pytania. Proszę, chcemy inne prawo. Na tak? przykład, czy powiedzmy, że przyszedłby rząd, czy parlament, który ustanowiłby prawo, że nie będzie stopni z religii na świadectwach, prawda? No i teraz ktoś skarży to do Trybunału. Przypuszczam, że Trybunał by odpowiedział, że jest to zgodne z konstytucją, dlatego że to nie jest zero-jedynkowe. To znaczy, że jeżeli sprzeczne z konstytucją jest coś, co istnieje, to jakby to nie istniało, to by to było też sprzeczne z konstytucją, tak? Tak, zarówno... Znaczy, skoro niesprzeczne jest, przepraszam, tak. To jakby to nie istniało, to byłoby to sprzeczne. Czyli zarówno
wpisywanie do średniej tych ocen może być zgodne z konstytucją, jakich nie istnieje w ogóle na świadectwie, też może być zgodne z konstytucją. No tak, i to jest to, czego możemy oczekiwać. Tylko Trybunał ocenia zgodność z konstytucją tego prawa, który już jest, a nie hipotetycznego, prawda? Tak. Więc dopiero zadajemy pytanie i dopiero dostajemy odpowiedź. Dobrze, poruszyliśmy trzy istotne, przynajmniej trzy istotne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Poza tą opowieścią, którą pani mówiła na temat działania Trybunału Konstytucyjnego przed pojawieniem się naszej współczesnej konstytucji, ale poruszyliśmy właśnie kwestię oceny średniej, wyliczania średniej z religii do oceny religii do średniej. Poruszyliśmy kwestię uboju rytualnego, tak, w którym to wyroku też Trybunał powiedział, że jakby ten ubój rytualny jest zgodny z konstytucją, nie, jakby to prawo, które jego zakazywało, tak, jest niezgodne z konstytucją. Co więcej, z tego wyroku wynikało, że nawet ubój komercyjny może być zgodny z konstytucją, z czym możemy się nie zgadzać, tak? Ale znaczy, może troszeczkę inaczej. Trybunał się nie wypowiedział na temat tego, o jaki ubój ma chodzić. Czyli z tego wynika, że może być jeden i drugi. Z tego wynika, że gdyby wprowadzić zakaz uboju niekomercyjnego, to jest też źle powiedziane. W naszym kraju przez lata był problem taki, że zwierzęta zabijano metodami rytualnymi, czyli warto przypomnieć, jest to podcięcie gardła bez wcześniejszej utraty przytomności, tak, co jest uznawane powszechnie na podstawie badań za metodę okrutną. Znacznie bardziej okrutny, znaczy w ogóle ubój jest okrutny, to od tego trzeba zacząć. Natomiast ten sposób uboju jest znacznie bardziej okrutny. I gdyby wprowadzono na przykład prawo, że ubój rytualny na potrzeby społeczności mniejszościowej, religijnej, żyjącej w danym kraju jest okej, natomiast ubój na eksport jest nie okej, czyli wyłącznie dla zarobku, nie dla realizacji przez tych, którzy ubijają czy zamawiają ten ubój, nie dla realizacji ich wolności religijnej, tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze, to wcale nie jest powiedziane, że Trybunał by powiedział, że takie prawo, tak ograniczające ubój jest niezgodne z konstytucją. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że zakazano w ogóle wszelkiego uboju rytualnego. Tak, gmina żydowska zaskarżyła to. Gmina żydowska i gmina muzułmańska zaskarżyła i gmina, przedstawiciel gmin żydowskich, rabin Szudrich, mówił przed Trybunałem, podkreślał kilka razy, że jemu chodzi wyłącznie o ten ubój na użytek wspólnoty w kraju. Mówił, ja się opiekuję wiernymi tutaj w kraju i nam chodzi o to, żeby na ich potrzeby religijne był możliwy ten ubój. Mi nie chodzi o ubój na eksport. Trybunał pominął to, jak gdyby udał się tego nie słyszy, no nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, bo tak to wyglądało. No on to kilkakrotnie mówił, stojąc przed Trybunałem i Trybunał na to w żaden sposób nie zareagował. Również w samym wyroku, to znaczy w tym wyroku nie rozróżnił tego uboju na eksport od uboju na potrzeby wewnątrzkrajowe. Ale gdyby wprowadzić takie ograniczenie, to nie sądzę, żeby Trybunał, znaczy ja nie sądzę, mogę nie mieć racji oczywiście, ale nic w tym wyroku, który wydał, nie wskazuje na to, że gdyby uniemożliwiono ubój na eksport, to Trybunał Konstytucyjny uznałby to za niezgodne z konstytucją. Wtedy w grę wchodziłaby już nie wolność religijna, ale wolność gospodarowania. I tak. Trybunał w tym wyroku o uboju rytualnym powiedział, znaczy jak gdyby wyjątkowo afirmował wolność sumienia i wyznania jako taką właściwie wiodącą wartość konstytucyjną. To samo trochę stało się w pomniejszają wartość moralności, tak? Znaczy nie. Raczej jakby on to, nie. Trybunał nie tak rozumował. Trybunał raczej lokował moralność, znaczy stawiał znak równości pomiędzy moralnością a religią. Raczej tak. Ale wyjątkowo
kluczowo afirmował tą wolność sumienia i wyznania. Podobnie stało się w wyroku dotyczącym klauzuli lekarskiej i klauzuli sumienia, gdzie znowu ta wolność sumienia została jakby postawiona na czele wszystkich wartości, powiązana z godnością, która jest źródłem praw i wolności. Więc skoro tak, skoro Trybunał uważał, że przede wszystkim chodzi tutaj o realizację wolności sumienia i wyznania, to ograniczenie komercyjnego aspektu uboju moim zdaniem nie powinno wzbudzić oporu w Trybunale i takie ograniczenie byłoby konstytucyjne, bo ono by dotyczyło tylko ograniczenia wolności gospodarowania, a nie wolności sumienia i wyznania. No dobrze, to powiedzieliśmy o kilku ważnych wyrokach. Z tym orzecznictwem dotyczącym zarówno uboju rytualnego, jak i tego wpisywania oceny religii do średniej. Możemy się w jakiś sposób nie zgadzać, ale jak widać, jak pani Ewa mówi, Trybunał tu chronił pewne wartości, tak? Stawiając jedne przed drugimi. I są to wyroki w pewnym sensie kontrowersyjne. Możemy też mieć pretensje co do tego, czy jakieś właśnie aktywne interpretacje Trybunału nie pokazałyby nam pewnych standardów, które chcielibyśmy, żeby były tutaj pokazane, prawda? Więc o tych wyrokach sobie porozmawialiśmy i mam nadzieję, że jakby Państwo byli w stanie zobaczyć, że to są ważne wyroki, tak? Również wyroki dotyczące klauzuli sumienia, jeżeli chodzi o lekarzy. Bardzo mocno wpływający na nasze życie. No, on bardzo mocno wpłynął, co było widać na przykład w niedawnej propozycji. To była grupa posłów, głównie PiSu, nie, wyłącznie PiSu, chcieli w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty wpisać klauzulę sumienia. Nie do końca potrafili uzasadnić, jakie konflikty sumienia może mieć ten fizjoterapeuta. No w końcu rzutem na taśmę pani posłanka, która była inicjatorką tego przepisu, powiedziała, że to by na przykład chodziło o to, że taki fizjoterapeuta mógłby odmówić zajmowania się kobietą, która ma wkładkę wewnątrzmaciczną, znaczy jako metoda antykoncepcji. Ale w każdym razie to był refleks ewidentnie tego wyroku Trybunału w sprawie lekarskiej klauzuli sumienia, gdzie z kolei Trybunał powiedział, że owo sumienie jest właśnie taką naczelną wartością konstytucyjną powiązaną z godnością. W związku z czym teraz właściwie i powiedział więcej, powiedział, nawet gdyby w ustawie o zawodzie lekarza nie było klauzuli sumienia, to i tak lekarze, powołując się bezpośrednio na konstytucję, mieliby prawo stosować klauzulę sumienia. Co to oznacza? To oznacza, że każdy zawód może to uczynić, prawda? Na przykład urzędnicy, co zresztą nie jest to przykład wymyślony, tylko autentyczny, kiedy osoby homoseksualne zaczęły się kilkanaście lat temu ubiegać o zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, o stanie cywilnym po to, żeby zawrzeć związek partnerski czy małżeństwo jednopłciowe za granicą, to się nazywa chyba Katolicki Związek tam Urzędników Stanu Cywilnego wydał taką deklarację, że my nie będziemy wydawać takich zaświadczeń. To samo jest, jak chodzi o Katolicki Związek Aptekarzy, którzy mówią, my nie będziemy sprzedawać środków. A to strasznie ogranicza nasze wolności. No, oni ograniczają nasze wolności. Nie tak dawno w wywiadzie dla Gazety Wyborczej pan pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Kaczmarczyk powiedział mi, że na przykład on uważa, że hotelarz też może stosować klauzulę sumienia, na przykład nie wynajmując pokoju parze jednopłciowej, bo tego nie popiera. Czy Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w tej kwestii właśnie tej drugiej strony, czyli naszych wolności, co my możemy zrobić, czy mamy jakieś prawa, czy w kontekście tego, że no właśnie ktoś nam odmawia pomocy lekarskiej, ktoś nam odmawia wydania zaświadczenia. Znaczy, no, moim zdaniem się wypowiedział, tak. Bo skoro powiedział, że klauzula sumienia ma bezpośrednie zakorzenienie w konstytucji, to otworzył bardzo niebezpieczną ścieżkę, właśnie taką, która zresztą jest nie do końca zgodna z, właściwie jeszcze może nie z prawem Unii Europejskiej, ale z tym prawem, które jest przygotowywane
bo jest przygotowywana tak zwana dyrektywa pomostowa dotycząca równego traktowania. Do tej pory jest szereg dyrektyw, które tak punktowo, na przykład w sprawach pracy, prawda, nie można stosować nierównego traktowania przy zatrudnieniu, nie można stosować nierównego traktowania w dostępie do służby zdrowia, ale uwaga, tylko ze względu na rasę, pochodzenie narodowościowe i płeć, tak? Ale już na przykład nie orientację seksualną albo niepełnosprawność. To jest absurdem, prawda? Tak. Jest szykowana taka dyrektywa pomostowa i ona ma, jej projekt jest znany od lat, no ciągle się jeszcze nie mogą państwa porozumieć, ale ona ma między innymi zrównywać wszystkie jakby powody dyskryminacyjne w dostępie do usług. Mhm. Czyli ten wyrok Trybunału jest sprzeczny z tą tendencją. Bo to jeszcze nie jest twarde prawo, znaczy w ogóle dyrektywa nie jest twardym prawem, ale z tą tendencją, która jest w Unii Europejskiej. Chociaż na przykład w Stanach no jest w tej chwili wielka dyskusja i jest wyrok Sądu Najwyższego, który de facto no, pozwala na stosowanie klauzuli sumienia właśnie przez usługodawców. Tam bodajże chodziło o pana, który coś sprzedawał w sklepie, tak, że on nie będzie obsługiwał osób homoseksualnych. Z kolei odwrotna tendencja jest w Wielkiej Brytanii, gdzie była przez kilka lat bardzo głośno dyskutowana taka sprawa nałożenia na ośrodki katolickie, adopcyjne, obowiązku obsługiwania też par homoseksualnych. I na koniec końców rozstrzygnięto, że one mają taki obowiązek, tak? Mimo, że no tak na pierwszy rzut oka wydaje się to być za daleko idące, tak? No bo to już nie chodzi o to, że ktoś o poglądach jakichś przypadkowo pracuje w ośrodku adopcyjnym, tylko chodzi o ośrodek adopcyjny stworzony przez związek religijny. To już jest pewna jednak różnica. To troszeczkę tak, jak gdyby na przykład w szkole prowadzonej przez zakonnicę raptem przyjść i powiedzieć, że no, ale nie może być tak, że tu się naucza jednej religii, prawda? Trzeba nauczać tak samo w tym samym wymiarze islamu, w tym samym wymiarze buddyzmu, prawda, judaizmu i tak dalej. Dobrze, to posłuchajmy chwilę muzyki, a po muzyce wrócimy do wyroków, które bardziej nam się podobają, mam nadzieję. Cycles per second reference tape 71867 recorded at ultrasonic operating level. Set Pleasance control. We'll be right back.
she's riding so high. All the things eyes ought to ride by me, baby, before she gets to saying goodbye. Got a bounce on. All the things eyes she ought to ride. Dobrze, wracamy do kwestii Trybunału. Porozmawiamy w takim razie o wyrokach, które budzą nasze raczej pozytywne emocje. Ja bym chciał, żebyśmy podjęli kwestię tego, co Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawach wolności zgromadzeń. Pani mówi, że były wyroki już wcześniejsze w stosunku do tego, co ja bym chciał poruszyć, czyli w stosunku do ustawy zaproponowanej przez prezydenta Komorowskiego na temat zgromadzeń publicznych. I w tej kwestii Trybunał orzekł, że niekonstytucyjne jest stwierdzenie, że zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, czyli nawet zgromadzenia o mniejszej ilości osób miałyby ochronę prawną. Orzekł również, że niekonstytucyjne jest wymaganie zgłaszania takich zgromadzeń aż 3 dni przed tym, kiedy mają się pojawić. Nie chodziło chyba, że 3 dni, tylko właśnie w 30 tam chyba wprowadzono. No ja znalazłem informację o 3 dniach. 3 dni robocze, znaczy, na zgłoszenie. Może chodzi o to, o brak tak zwanych zgromadzeń spontanicznych, brak regulacji zgromadzeń spontanicznych. To może o to chodzi. No dobrze, ale tam były też takie zapisy, które na przykład sprawiały, że urząd ma 24 godziny na odpowiedź w sprawie tego zgłoszonego zgromadzenia. Zgłaszający ma 24 godziny na zaskarżenie. W efekcie byłoby tak, że tak naprawdę odpowiedź urzędu byłaby już po terminie tego zgromadzenia, które ktoś zgłaszał. To też było niekonstytucyjne. I oczywiście jednym z kolejnych zapisów, które Trybunał uznał za niekonstytucyjne, było to, że miał być taki zapis o zakazie organizacji dwóch zgromadzeń w jednym miejscu i czasie. I powiedział, że tylko wtedy miałoby to sens, gdyby urząd wykazał, że to jest ewidentnie niebezpieczne. Ale pani Ewo mówiła o wcześniejszych wyrokach w tej kwestii, tak, w których Trybunał nas chronił tak naprawdę, prawda? Naszą wolność zgromadzeń. Prawo do zgromadzeń, które, tak jak mówiłam na początku audycji, Trybunał najpierw przed 97 rokiem wywiódł z zasady demokratycznego państwa prawa. Po jakby pierwszym zachłyśnięciu się wolnością zgromadzeń, to prawo zaczęło być bardzo intensywnie atakowane. Wtedy na przykład pojawiły się te masowe protesty na drogach organizowane przez Rolniczą Solidarność, blokowanie dróg. Pojawiły się potem z kolei przez na przykład Andrzeja Lepera organizowany taki marsz gwiaździsty, że z całej Polski do Warszawy, prawda, to wszystko idzie. I zaczęło się okazywać, że mieszkańcom Warszawy no jest w tym dla nich pewna niewygoda, że ulice są zablokowane, że blokowany jest ruch. Choć wedle mnie to problem mieli nie tyle mieszkańcy Warszawy, co politycy, którzy usiłowali przekonać mieszkańców, że my mamy problem. Jest im z tym niefajnie, tak, że mają problem i że powinni tego nie chcieć. I jak to zwykle, tak jak się udało Cameronowi przekonać Brytyjczyków, że czego już potem nie chciał, że nie jest fajnie być w Unii Europejskiej, tak to władzom się udało część osób przekonać. Tak, on to zrobił dla własnego zysku politycznego, a potem się okazało, że jest problem. No, w każdym bądź razie udało się politykom przekonać część mieszkańców Warszawy, że to nie jest dobrze, żeby była takie wesołowie. No i
na przykład zaczęto stosować przepisy ustawy o ruchu drogowym do zgromadzeń. A przepisy ustawy o ruchu drogowym, była osobna ustawa o zgromadzeniach, no i osobna ustawa o ruchu drogowym. I w ustawie o zgromadzeniach, no to było, że nie trzeba wcale zezwolenia na zgromadzenie, się po prostu zgłasza. Jeżeli to jest pokojowe zgromadzenie, to mamy wszyscy do tego prawo. A w ustawie o ruchu drogowym były bardzo precyzyjne przepisy, że jeżeli się chce zająć drogę publiczną, a drogą publiczną, uwaga, jest również chodnik, więc jeżeli chce się zająć drogę publiczną, to trzeba to zgłaszać z jakimś odpowiednim wyprzedzeniem, z jakimiś szykanami, trzeba się wykazać rozmaitymi ochroniarskimi firmami, jakimś uzgadniać cały system, podjąć rokowania z policją, jak ma wyglądać ochrona tego zgromadzenia i tak dalej. No i zaczęło się okazywać, że to służy za fantastyczny pretekst do zakazu zgromadzeń. A właściwie nie do zakazu, tylko do stwierdzania, że no ale trwają negocjacje z policją, prawda? Tak za rządów prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, jako prezydenta Warszawy, na przykład na tej zasadzie zakazano Parady Równości, zakazywano czy narzucano takie właśnie bardzo trudne warunki paradzie Szumana i tak dalej. No i w końcu ten przepis, ale nie ustawa o zgromadzeniach, tylko ustawy o prawo o ruchu drogowym został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy po raz pierwszy Trybunał, a naprawdę warto powiedzieć, że te argumenty na rzecz tego, że to jest we Schałowie, że tak nie może być, że ludzie se demonstrują, kiedy chcą i innym przeszkadzają, a wtedy jeszcze, pamiętajmy, bywały naprawdę burzliwe demonstracje z podpalaniem, rzucaniem śrubami, wylewaniem gnojówki pod urmem, naprawdę... No może nie przebiliśmy Francji nigdy, ale palenie to było nieźle. Tak. No więc i wtedy Trybunał w tym wyroku dotyczącym prawa o ruchu drogowym postawił tę wolność zgromadzeń bardzo wysoko, jako niesłychanie ważną wartość konstytucyjną i powiedział, że to prawo do zgromadzeń usprawiedliwia ograniczanie praw i wolności innych osób, na przykład wolność do swobodnego poruszania się, prawda? Tak. Że jest ważniejsze, ponieważ te zgromadzenia są sposobem udziału w debacie publicznej. Też powiedział wtedy, ponieważ to było na tle tej zakazanej Parady Równości, która potem zresztą zostało to zaskarżone do Strasburga w następnym roku, jak została zakazana, powiedział, że nie może być tak, że władza, powołując się na swoje przekonania moralne, zakazuje manifestacji. To chodziło o to, że prezydent Lech Kaczyński i politycy konserwatywni mówili, że no nie może być tak, żeby po ulicach Warszawy demonstrowali homoseksualiści. No tak. Że to jest prezentowanie swojej orientacji seksualnej, która to orientacja powinna być prywatną sprawą człowieka, więc nie można powiedzieć, że te osoby w jakiejś sprawie publicznej tutaj przychodzą, bo one przychodzą w sprawie prywatnej swoich preferencji seksualnych. I Trybunał w orzeczeniu powiedział, że te przekonania moralne władzy publicznej nie są prawem. Tak. W związku z czym władza publiczna nie może twierdzić, że zakazanie zgromadzenia dlatego, że ona ocenia coś jako niemoralne, niepotrzebne, nie wiem, cokolwiek, jest naruszeniem konstytucji. To jest cenzurowanie prawa zgromadzenia. Dzięki potem temu... było jeszcze szereg wyroków. Ten wyrok, o którym pan mówił, też odbył się na tle bardzo ważnej debaty. Mianowicie chodziło o marsze na 11 listopada, które rok w rok kończyły się, no w zasadzie można powiedzieć, zamieszkami. Burdami, paleniem tęczy. No, paleniem tęczy, no ale było też to podpalenie bezpalenną. I wiadomość od Mariola. Możesz powiedzieć, czytaj lub ignoruj. Straszny. Nie wiem, czy to był komentarz do tego, co ja powiedziałam. To nasz system grający muzykę się tak zachował. Dobrze. Kontynuujmy. Ale w każdym razie było, no rzeczywiście
ludzie tego mieli dość, to znaczy tych zniszczeń, tego, że to co roku kosztowało Warszawę jakieś realne pieniądze. No i pojawił się ze strony ratusza, czyli Hanny Gronkiewicz-Waltz, projekt taki, żeby można było uznawać a priori, jeżeli w jednym miejscu zgłoszone jest więcej niż jedno zgromadzenie, znaczy dwa albo więcej, tak, to można to z góry uznać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zakazać jednego albo... Nie wystarczy, że organizacja, której się nie podoba nasza demonstracja... Wybieramy sobie kto zaplanuje w tym samym miejscu i czasie i jest konflikt i proszę bardzo, nie ma. Można było blokować i tak dalej. No tam było szereg też innych przepisów, między innymi dotyczących zasłaniania twarzy, że to uniemożliwia policji identyfikację osób, które wywołują burdy, co akurat wiemy z monitoringu wizyjnego i jest to oczywiste, że niezależnie od rozdzielczości kamer, to i tak się tych osób nie pozna, nawet jak one nie będą miały zasłoniętej twarzy, bo wystarczy, że nałożą kaptur, prawda, tak, no już wpisać, że nie wolno mieć nic na głowie, prawda, jeżeli się demonstracje odbywają zimą, no byłoby lekką przesadą. No w każdym bądź razie potem były dwie skargi na te takie ustawy, które z inicjatywy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wnosił prezydent Komorowski i one miały w tle właśnie tego 11 listopada. I tutaj Trybunał całkiem nie zanegował tego, że sytuacja, gdzie jest więcej niż jedno zgromadzenie w jednym miejscu, może być takim powodem do, ale nie do odmowy, tylko jakby do żądania zmiany albo terminu, albo miejsca. Tak. Natomiast powiedział, że to po pierwsze trzeba udowodnić, znaczy władza publiczna musi udowodnić, dlaczego uważa, że to jest zagrożenie. No i właśnie musi się ułożyć, tak? Padło to zasłanianie twarzy, chociaż wróciło, potem padło po raz drugi, pewnie jeszcze będzie wracać. Chociaż na przykład ustawa ta stadionowa taka o imprezach masowych ma znacznie łagodniejsze określenie, bo tam jest napisane, że jeżeli ktoś zasłania twarz w celu, żeby go nie rozpoznać. Co prawda to jest bardzo źle napisany przepis, bo naprawdę konia z rzędem komuś, kto udowodni, że ktoś coś robi w celu, prawda? Tak. No ale okej, jest to dużo łagodniejszy zapis. Po drugie, argument, że taki zapis jest w prawie dotyczącym imprez masowych, więc może być w prawie dotyczącym zgromadzeń publicznych, jest kompletnie chybiony. Bo czym innym jest impreza masowa, gdzie się idzie dla fanu, a czym innym jest zgromadzenie, gdzie się idzie po to, żeby wziąć udział w debacie publicznej. Tak. Dobrze, to jeszcze chciałbym, żebyśmy na koniec powiedzieli o takim wyroku Trybunału, który w pewnym sensie chroni nas przed działaniem banków, bo Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii stosowania tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego, którego stosowaniu brakowało takiego momentu, w którym ten dokument, który przedstawia bank i domaga się od nas czegoś, tak, jakiejś egzekucji kwoty, którą zalegamy w banku, nie jest w jakikolwiek sposób oceniany przez sąd. Znaczy jest oceniany tylko z punktu widzenia formalnego, no tak, a nie teściowego. Trybunał tutaj się opowiedział za równością, bo jeżeli my zawrzemy umowę, której z nas tej umowy nie spełni, to oczywiście jeżeli mamy dobrą wolę, to wypełniamy warunki umowy, czyli nie wiem, ja na przykład płacę odszkodowanie. Tak. Ale jeżeli ja nie chcę płacić tego odszkodowania, to pan musi iść z tym do sądu, prawda? I dostać tytuł egzekucyjny na to. Czyli to rozsądza sąd. A banki zostały wyjęte. Tak, same sobie tworzyły te tytuły i nie były kontrolowane. Od razu, jak ja miałam umowę z bankiem, się nie wywiązałam, to bank mógł po prostu ode mnie od razu to ściągać. Nie dawał mi szans na przykład obrony w sądzie, że umowa była nie taka, na przykład nieuczciwa, czy że tak naprawdę to ja się nie to, że nie wywiązałam, bo były jakieś inne klauzule i tak dalej. Więc Trybunał po prostu powiedział, że nie może być tak, że jest jakiś gracz, że tak powiem, na rynku tych umów cywilnych, który jest uprzywilejowany tym
graczem w tym momencie był bank. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze o jednym bardzo ważnym, a właściwie o serii bardzo ważnych wyroków, tak, które też nas dotyczą, choć może się nie wydawać, że aż tak bezpośrednio jak bankowy tytuł egzekucyjny, chociaż ja na przykład nie mam żadnego kredytu, więc... To może być bardzo ważny wyrok dla wielu osób, które mają kredyty. Tak, ale za to na przykład dotyczyła mnie inna sprawa, mianowicie w 2007 roku uchwalił parlament takie przepisy lustracyjne, które de facto umożliwiały lustrację każdej osoby. Tam wprowadzono takie pojęcie osobowego źródła informacji i tak utkano całą tą ustawę, że na przykład każdy pracodawca mógł zażądać od pracownika, żeby mu przyniósł zaświadczenie z IPN-u, że nie był osobowym źródłem informacji. Też warto powiedzieć, że osobowym źródłem informacji mogła być osoba, która nie miała bladego pojęcia, że jest osobowym źródłem informacji, nie była w ogóle, niczego nie podpisała nigdy i w ogóle miała poczucie, że nigdy nie rozmawiała z żadnym funkcjonariuszem. Tymczasem jakiś jej znajomy był tajnym współpracownikiem, który wyciągał od niej rozmaite informacje, które jej się wydawały, że były nieznaczące i gdzieś tam donosił. Jest cała seria wyroków Trybunału Konstytucyjnego lustracyjnych, które ucywilizowały lustrację, to znaczy po pierwsze na przykład to Trybunał stworzył definicję lustracji, że to musi być, nie definicję lustracji, tylko tajnej współpracy, że to musiała być rzeczywista współpraca, to znaczy nie mogło być tak, że ktoś tylko podpisał zobowiązanie, ale potem już nic nie zrobił, tak? Że to musiała być współpraca tajna, czyli jeżeli ktoś podpisał, a następnie poszedł do znajomych i powiedział, załamałem się, podpisałem, słuchajcie, będę się spotykał z tym panem, będę coś rozmawiał, też to nie mogło być potraktowane jako tajna współpraca i że to miała być rzeczywista współpraca, to znaczy jeżeli się mówiło temu funkcjonariuszowi rzeczy, które on i tak mógł się dowiedzieć skądinąd, były powszechnie znane, albo na przykład dotyczyły przestępstw realnie. Ja miałam kiedyś historię pana, który donosił o nadużyciach na budowie, gdzie stosowano materiały zamienne, co groziło zawaleniem się budynku. No dobrze, więc też w tej kwestii nas Trybunał chroni jako potencjalny ochronił. Trybunał sprawił, że ta lustracja, te przepisy lustracyjne, które są w tej chwili, są cywilizowane, to znaczy w maksymalnym stopniu chronią osoby niewinne przed pomówieniem. Dobrze, to musimy kończyć, szanowni państwo. Mam nadzieję, że usłyszeliście z naszych ust przynajmniej kilka takich wypowiedzi pokazujących, że ten Trybunał jest nam potrzebny, chociaż możemy się nie zgadzać z niektórymi wyrokami, że te wyroki były bardzo ważne dla nas w wielu aspektach. Niektóre nam się mogą bardzo podobać, inne mniej, ale jednak przez te kilkadziesiąt lat to był organ, który nas tak naprawdę chronił i chronił nasze podstawowe wolności. Moim gościem państwa była pani Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję pani. Ja już się z państwem żegnam. Marcin Małecki. Do usłyszenia za tydzień. Zaglątwiłam za bardzo.
The diesel coming.